Wróciły dziewczynki z przeglądu. Wszystko dobrze. Wszystko super. W brzuszku czysto. Gorączki nie ma. Także na razie dajemy sobie spokój. Z naszą kokosanką. Bo to ona miała żyk-żyk dzisiaj, tak? Ona właśnie, ona, tak. Już mruczy. Kochane skarby. Rzeczne koniołki były. No, tutaj idzie poziomeczka. A tutaj... A ja, o, przyniosłam też drugie kotki. Zobaczcie, nie wiem, czy będziecie widzieć. Przyniosłam drugie koteczki, bo drugie koteczki też były na przeglądzie. Dały sobie krewkę pobrać, czekamy na wyniki. Także idziemy do tamtego pokoju. No idzie poziomeczka, ja już wychodzę, kochani, niestety. No. No i jest tu koteczek. Jesteście tutaj. Idźcie, idźcie. Wiecie, że nie wolno wychodzić. Nie, nie, nie. Nie wolno mi wychodzić. Nie. Nie wolno. Bo jak was nauczę, to będzie koniec świata. I tyle. Gdzie wy jesteście? Dwa. Brakuje mi jednego kotka. Gdzie ten kotek? Ciuk. Jestem. A gdzie jest poziomeczka? Czy tam? A jest jak zwykle w swoim drapaczku. Jesteś, kochana moja śliczna. Jesteś, moje biedaczki moje. Już się wami zajmujemy. No, popatrzcie, co się porobiło. Już moje bąbelki, moje kochane. Jak się czujecie? Ojej, nie mam się jak ruszyć. Bo tutaj tyle kotów. Ile koteczków tutaj jest, moi kochany. Mój malutki, moi więźniowie, moi kociego pokoju. Moje kochane. Czekajcie, to co my tu zrobimy z wami? Co my tu zrobimy? Ciekajta, ciekajta, ciekajta. Tak. O, poprawimy. Psiśko, tak? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, moja malutka rybeczko śliczna, kochana. A ty? Mój ptaszeczko śliczny, tak? Jak ty pięknie mruczysz. I jakie wy jesteście, kochane. Już wam dajemy jedzonko, tak? Już wam dajemy, czekajcie. Czekajcie, będą takie kochane koteczki. Zaraz wam damy trochę motylka. No, ciotka nie mogła przyjść wcześniej, bo była Zuzia u mnie i po prostu wszystko dzisiaj troszkę później, tak? Głodne jesteście? Nie powinnyście być głodne. Jadłyście niedawno. Proszę. Jak ładnie razem kotki jedzą. Ty masz tu, możesz zjeść. No, pogodziły się rybeczki. Słyszę jakieś miauczenie kota? Muszę iść zobaczyć. Może szczekania? Piłkę to normalne, ale miauczenie kota? Majeczka, co ty?
Agnieszka złapała jakąś myszkę i... Czekaj. A ja tu zostawiłam telefon, tak? No pięknie. Tu się cały czas nagrywa. O, jakie szaleństwo. Ciotka przyszła z wędką, tak? I takie szaleństwo się zaczyna. Ale szaleństwo. To czekajcie, weźmiemy na chwileczkę to jedzonko gdzieś na boczek, dobrze? O. I macie tutaj. O, ktoś do mnie dzwoni. Oj, przepraszam, muszę odebrać. No tutaj po prostu wszystkie koteczki są wesołe, skaczące, rozrabiające. Tylko to jest już tak ciemno teraz wieczorami, że naprawdę ciężko zrobić dobry filmik. Tak? Aronia, ślicznotko? No pięknie. Gdzie ty tam wlazłaś? Dawaj mi to. Dawaj, kokosanko. Kokosanka cała, wesolutka, jak fryga. Zresztą obie dziewczynki. Także po tej niedyspozycji porannej nie ma śladu. A ja się właśnie dowiedziałam, że agreścik dzisiaj. Podobne jakieś objawy. Także zaraz właśnie będą z nim jechać na jakiś nocny dyżur. Wieczorny dyżur. I niedobrze. Bardzo się zdenerwowałam. Także filmik będzie króciutki, bo jak nie ma nastroju, to ciężko nagrywać. Ale cieszę się, że tu dzieciaki po prostu są w bardzo dobrej formie. Tak? No ładne jesteście, kiciulki. Wędka to jest fajna sprawa, prawda? Wędka to jest ekstra. Można na łóżko wskakiwać. Tylko tyle kotków, a jedna wędeczka to trochę mało. Czekajcie, wiecie co zrobimy? Wiecie co zrobimy, Niunie? A tyle kotów, tak? Wiecie co? Zaraz zrobimy tak, że damy wam troszkę jeszcze motylka. Żebyście się troszkę pobawiły, wyszalały. Póki ja jestem tutaj. Jeden motylek, proszę bardzo. Tak. I drugi zaraz motylek. Tutaj. O, proszę. Ale tu wędeczka, tak? Poziomeczka znalazła wędeczkę. Czekaj, kochanie. Oj. No, pobawcie się troszeczkę. Pobawcie się ładnie. Poziomeczka ma wędeczkę. Wędeczka to jest super sprawa. No dobra, dzieciaczki się bawią. Ja pójdę zaraz do drugich koteczków, zobaczę co tam u tych biedaków klatkowych. Chów klatkowy wciąż. Także na razie tyle. Jeszcze mam dla was taki filmik, który nagrała Bogusia, na którym widać, że koteczki miały w ciągu dnia super humorki, bawiły się, szalały i wszystko było w jak największym porządku, w jak najlepszym porządku. Także, kochani, no czekamy na wieści od agreścika. Ja jestem po prostu przerażona i ściśnięte mam gardło ze strachu. Ale ja tak zawsze reaguję. Nie powinno nic być złego, no po prostu ma jakąś niedyspozycję, kotki często to mają. Ja byłam naprawdę zaskoczona tym, że akurat te koteczki tak pięknie miały poukładane sprawy z brzuszkami. Po prostu nic się nie działo. No i cóż, czekamy na wieści, bardzo czekamy na wieści z Krakowa.
chociaż dzisiaj no nie, pewnie nie będą jakieś spektakularne. Pewnie kotek dostanie leki i spodziewamy się, że jutro się poczuje lepiej. No oczywiście tradycyjnie Was proszę o trzymanie kciuków, natomiast będzie dobrze. Po prostu musi być dobrze. Tak jak inne sprawy muszą się w końcu poukładać. Czekam na to, bardzo czekam na to, bo potrzebna nam jest taka iskierka radości, iskierka nadziei, że to, co się dzieje, ma sens. Ja dostaję wciąż prośby, wciąż, codziennie, o przyjęcie jakichś kotków, o przyjęcie kotek z małymi. No nie mogę w tej chwili już nikomu pomóc, bo po prostu narobię biedy i będzie z tego więcej szkody niż pożytku. Także bardzo jest mi przykro, że muszę odmawiać. To, że Malinka jest na wsi, to też jest kłopot dla nas, nie myślcie sobie. Trzeba teraz dwa domy kocie obsługiwać. To nie jest w porządku dla nas. Ale wszystko będzie dobrze. Buziaki, pa.